Króciutko, cel na ten sezon? Top 3. To jednym słowem, jaki będzie ten sezon? Intensywny. Piękne stroje. Myślę, że charakteryzowaliśmy się zawsze w Warszawie bardzo fajnymi, takimi dostojnymi troszeczkę strojami, bo te stroje mamy bardzo eleganckie. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo na przestrzeni lat myślę, że mieliśmy jedne z najładniejszych strojów i teraz też tak się zapowiada. Więc cieszę się na tą prezentację, cieszę się, że też tak tłumnie kibice oraz też widziałem też naszych partnerów, sponsorów, którzy przyszli tutaj pooglądać prezentację nowych strojów na kolejny sezon. Jeśli chodzi o cele, no zawsze mamy ambitne cele, a myślę, że drużyna w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku pokazała fantastyczną serię zwycięstw, piękne ćwierćfinałowe mecze z Zaksą, które do dnia dzisiejszego są wspominane, czy fantastyczne mecze o piąte miejsce z Treflem Gdańsk. My udowodniliśmy, że będziemy bić się o każdą piłkę. To jest przede wszystkim nasz atut, nasz charakter, tym, co chcemy się charakteryzować w tym sezonie. Pierwszy mecz, starcie, bym powiedział, tytanów, bardzo mocnych przeciwników. I my, i Resovia w pierwszym meczu się, że tak powiem, zderzyć, sprawdzić, no to jest naprawdę od razu sprawdzian, że tak powiem, kolokwium może, albo taki egzamin na studiach. Zobaczymy na kogo na co stać tak naprawdę i gdzieś pewnie to pokaże siłę jednej i drugiej drużyny. Już w niedzielę startujemy z bardzo mocną, silną Resovią Rzeszów i to jeszcze u nich w domu, więc na pewno będzie fantastyczne widowisko, wymagające dla obu drużyn. Myślę, że taki będzie cały sezon, bo gramy naprawdę bardzo, bardzo gęsty jest ten kalendarz ze względu na puchary europejskie chociażby, które mamy, no i na kształt kalendarza ligi, który został skonstruowany praktycznie ze względu na kwalifikacje olimpijskie i przyszłe igrzyska olimpijskie. Powitajmy nowy sezon!